Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Paznokcie Gwiazd, a właściwie Edyta versus Paznokcie Gwiazd. I jestem ciekawa, jakie paznokcie noszą osoby znane, lubiane albo znane i nielubiane, ogólnie znane osoby. Aktorki, piosenkarki, celebrytki, influencerki, różne znane osoby. Zaczynamy od pierwszej. Krzysztyna, dajesz intro. Zaczynamy od Ewy Swobody. No i Ewa Swoboda. Sprinterka, medalistka Mistrzostw Europy i Świata. Teraz mi jest wstyd, że nie znam, ale może dlatego, że się po prostu nie interesuję sportem. Więc no, ale już widzę, że jest ogień. To jest kobieta, co lubi ładne pazy nosić długie. Co do budowy, troszkę bym poprawiła, bo mamy taką starą szkołę, takie wiecie, wypukłe grzbiety przy kwadratach i tak samo wypukłe idące w dół krawędzie dolne, ale ogólnie jest, to wygląda całkiem przyzwoicie. Tu mamy dość spory odrost, więc nie wiem, czy jest sens w ogóle oceniania tej stylizacji. Widzimy, że Ewa lubi takie troszeczkę mroczne klimaty, tu czarne fręcze, tu czarne całe paznokcie, tu czerwień. Te są bardzo ładne, te mi się tutaj bardzo podobają. Tu mamy fiolety, no to nie do końca mroczne. Tutaj no, są lubiane różne paznokcie, różne. A taki wrzos bym powiedziała bardziej. I widzę, że preferuje Ewa baleriny. No tej perspektywy te paznokcie nie wyglądają źle, chociaż nie wiem, czy to nie są... Czy to są te same, co te? Nie wiem, możliwe, że te same. Tu nie wygląda źle, może to jest jej naturalna płytka. Te są bardzo dobrze wykonane paznokcie. Te są bardzo ładne, estetyczne i pięknie się prezentują. Piękne baleriny chyba, nie? No, baleriny. Bardzo ładnie wykonane. O, jakie zdjęcie ładne. Bardzo fajne baleriny. Takie bym powiedziała już może tygodniowe, bo już skórka zdążyła odrosnąć. A tu mamy szaleństwa troszeczkę ze wzorkami i takie długie. Ale żeś, kurde, Janina znalazła zdjęcia fajne. Pięknie tutaj. Też są dobrze wykonane. Takie mam wrażenie, że bardzo możliwe, że to były inne stylistki. Bo tu mamy totalnie inny styl balerin i grzbietów. A te tutaj, paznokcie, te są bardzo takie łukowate. Wypukłe, takie jakieś dziwnie ten kształt wygląda w porównaniu do tego, co tutaj się prezentuje na tych zdjęciach. Pomijajmy fakt moich duck nails, bo to takie, wiecie, no, to już w ogóle, nie wiem, takiej kategorii duck nails sklasyfikować. Sobie tylko przejrzę. O właśnie, jak one muszą tak robić, nie? Kurde, czy to tutaj nie za długie te pazy są? To też takie długie, jo, cię kręcę! Tamta miała krótkie, ale... Oj, te runerki to mają pazy, wam powiem. To się trzeba zainteresować. Ja cię kręcę, to jakie miała. Boże, Bożenko. One chyba wszystkie lubią ładne pazy nosić. To mi się podoba, proszę państwa. I fajne jest to, że nawet w sporcie dziewczyny też, jeżeli mogą, to sobie tutaj lubią poszaleć z pazurami. To mnie się podoba. Poproszę, taka prośba od Edyty, więcej kobiet ze sportu. Dobrze, następna znana osoba, zobaczymy jakie paznokcie promuje, jakie nosi, jest to Magda Wołosewicz, polska youtuberka makijażowa. Gosia wstawiła tutaj inspiracyjne zdjęcia, tu mamy, a nie, nawet filmik. O, takie walentynkowe, nie? Tylko wiecie jak to z tymi filmikami, to ciężko zrobić tak, żeby to w miarę dobrze wyglądało, nie idzie za bardzo zmienić jakości filmu. Ale może tutaj? A też widać, że sobie lubi poszaleć z paznokciami. A te kwiatki są bardzo popularne na Wyspach Kanaryjskich, jak coś. Tu mamy kolejną stylizację. Wielkie odrosty i po. A przecież to wygląda jak od Agi Grzelak pazy. Jeszcze tam chyba była po prostu biała linia dodana. Kurde, jest pikseloza, ja tam nic nie widzę, nie? Same piksele. Ale lubię te klimaty, nie? Oprócz kwadrata. Ciężko tu Gosia, bo się Facebook tak poobcinał jakość. Może na zdjęciach coś lepiej będzie widać. To takie już chyba dwutygodniowe, co nie? Taka fajna, ciekawa stylizacja. Tu jakieś chmurki, tu wiecie, na fręczach. Na fręczach, nie? Tu chmurki, tu buźki, tu myszki miki, tu kropeczki, tu zebra, tu krowa.
łaty, krowy, tu jakieś fajne, tu jakieś w ogóle z panterki wręcz zrobione. Ciekawy pomysł. Wykonanie tak ładne. Tutaj też takie już dwutygodniowe, nie? To ja nie wiem, czemu ona takie dwutygodniowe pazy wstawia, czy tam tygodniowe odrośnięte. A w sumie może miała ładne kwiatki i mówi, a dobra, zrobimy fajną fotkę na oliwie sobie. Ten jest ciekawe połączenie, nie? Tutaj też takie już pewnie przednie, ale fajne zdobienie, podoba mi się bardzo. I tu ombre, to też na kolorowo lubi, widzę, chodzi, o kurde, te są szalone. Te są szalone, tylko trochę ta budowa taka, tak jakby nieskorygowana. Tak jakby rosną, tak, mi się tak wydaje, że rosną w dół. Coś z nimi nie tak jest, delikatnie. Takie nie do końca są jednakowe te paznokcie. O, te są prześliczne, tylko tutaj ktoś zbyt lejącego produktu użył, żeby zrobić kontury. I wyglądałoby to dużo lepiej, gdyby tu był paint, przypuszczam. Albo po prostu tu i paint, i cieńszy pędzelek. O, ale pomysł fajny. A to chyba świeże z salonu i takie skórki? Coś mi tu nie pasuje. I budowa też taka troszeczkę... Nie no, ogólnie są ładne te paznokcie, nie? Są bardzo przyzwoite, są dość estetycznie wykonane. Ja tu widzę po prostu rzeczy, które mi się nie podobają, czyli troszeczkę umalowane skórki lakierem, suche, niedopracowane. Tu migdał, tu nie za bardzo migdał, tu jakieś te czubki, tu za wysokie apeksy, tu nie podpiłowane od spodu. Takie rzeczy, ktoś powie, a tam pierdoła, czepiasz się, a dla mnie to jest na przykład ważne. Podnieść paznokieć opadający w dół, wyfrezować od spodu, żeby czubek wolnego brzegu nie był gruby. To ja na to zwracam uwagę akurat. O, te chmurki są tutaj świetne. Ale zobaczymy, skąd inspiracje tutaj, źródło było. Aha, instagramowe jest źródło. Tu było coś pazurów, widać. Tak bym powiedziała, że dlatego ten odrost tak mocno się rzuca przy tak cielistym kolorze, bo jest bardzo grubo przy skórce. Ja bym tam jeszcze piłowała i ja bym tam jeszcze coś robiła z tymi pazami, bo jak sobie zobaczycie, jest tutaj taka dość, ojoj, dość spora bułka. Więc tutaj też może, nie wiem, czy będzie oglądała ta osoba ten odcinek, możesz wspomnieć k stylistce, żeby po prostu ci troszeczkę podpiłowała więcej. Tutaj chyba, że to jest żel taki i była metoda żel bez piłowania, ale to też można tam nałożyć przy tej metodzie żel bez piłowania. Tutaj cienie, żeby nie musieć tu piłować. Więc coś tam jeszcze by szło poogarniać, żeby były takie estetyczniejsze dłużej. Widać, że se lubi czasem poszaleć z tymi pazami. Lecimy teraz z kolejną gwiazdą, proszę Państwa. Kolejną gwiazdą, której paznokcie dzisiaj pooglądamy sobie. Zobaczymy, jakie pazury promuje, jakie stylizacje. Jest zmalowana Marta Parciak. Polska makijażystka i influencerka. Prowadzi popularny kanał na YouTubie. Cześć, piękni ludzie! Mamy tutaj proste takie owale, krótkie, być może nawet na naturalnej płytce, być może nawet hybryda. Dość fajnie wykonane w modnym... Już chyba teraz troszkę mniej, ale chyba nadal. Kolorze, który ma w sobie takie brudki czarne. Ja to tak nazywam. Tu mamy szaleństwo, bo jest tutaj to stylizacja dość skomplikowana. Też i cyrkonie, czyli wystające rzeczy. Tu fręcze, tu jakieś princess nails, tu jakieś ombre, tu jakieś półkola. Bardzo ładnie wykonane to tu jest, bardzo estetycznie. Tu mamy taką bardzo delikatną stylizację. Chyba jasnoróżową, nie wiem, czy to czasem jakiegoś pyłku nie ma na tych paznokciach wtartego. Ładnie to wygląda. Tu mamy ciuteczkę gorzej wykonaną stylizację niż poprzednie. A może to po prostu naturalna płytka, czy coś, no nieważne. Ale estetyczna mimo wszystko. Ta jest świetna, tylko tu już mamy odrosty, nie? Jest świetna ta stylizacja. Czyli też sobie lubi zaszaleć, widzimy tutaj, tak troszkę mroczniej. A zobaczymy na Instagramie, czy jeszcze coś pazurowego tu będzie. Czyli paznokcie robi sobie regularnie z tego, bo na każdym gdzieś tam widać paznokcie. Tutaj każdy inny. No dobra. Czyli są promowane różne rzeczy. Trochę klasyki, trochę szaleństwa. I zazwyczaj dość dobrze wykonane. A teraz kolejna gwiazda. Kolejna gwiazda to, ktoś kogo kojarzy, Rita Ora. Jest to angielska wokalistka pochodzenia albańskiego, aktorka i autorka tekstów.
i kojarzy te paznokcie nawet. To jest po prostu obłęd, szaleństwo. No wiemy, że to nie polskie, więc z wykonaniem naprawdę różnie bywa, ale cały design to jest szaleństwo. Troszeczkę ten design wygląda stylem, jak ten, który Aga niedawno miała robiony u tej amerykańskiej stylistki. Paznokci, ona też tam wszystkiego dużo i tego typu ozdoby. Fajnie to wygląda. Tu mamy w ogóle, wiecie, to jest chyba tylko na ten czerwony dywan. Czy tam nie wiem, gdzie ona jest teraz w tym momencie, bo z tymi no raczej się na co dzień nie chodzi z takim czymś. To chyba można odpiąć po prostu te łańcuszki, ale wygląda to obłędnie. Bardzo fajny pomysł. Zobaczcie, jak to zdjęcie się teraz tu prezentuje. Świetnie. Tu mamy klasykę czerwone, ale nie tak całkowicie klasyczne czerwone, bo tu z jakimś poświatą są. Przypuszczam, że może to być nawet nowość, jak na inne rynki niepolskie, czyli te paznokcie, które są flash, czyli się świecą we flashu. Budowa taka, bym powiedziała sobie, ale też nie ma tragedii. Tutaj mamy sesję zdjęciową i za bardzo paznokci nie widać, ale widać, że coś tam jest takiego... Nie wiem, czy nie wypukłe czasem. Wygląda to dobrze. Chyba mat taki satynowy tu jest, bo tego połysku, to jest taki gładki połysk, chyba mat satynowy. Ciekawie to wygląda. To są jej paznokcie? Pokaż, czy ona ma tak. A tak, to są jej paznokcie, bo te tatuaże poznaje. Edyta 2007. Styl wykonania, wykonanie... Nie, ja rozumiem. Już pomijając wykonanie, bo jest takie troszkę... Nie ma tragedii, ale wiecie, takie plaskacze. Ale już ten styl, wiem, że są różne gusta, tylko tutaj jest dużo rzeczy, które się naprawdę gryzie, nie? Taki stylistyczny miszmasz, ja nie wiem, ja lubię, jak się dużo dzieje na pazach, ale tu to już się za dużo dzieje. Znaczy, nie ma czegoś takiego, za dużo się dzieje na pazach, ale tu za dużo rzeczy, co do siebie nie pasują jest. Tu mamy zwykłe fręcze na niezbyt dobrze wykonanych kwadratach, ale są dość estetyczne i to, nie? To było tak kiedyś popularne, to jak ja kiedyś pracowałam w salonie, zanim zaczęłam pracować w salonie, sobie robiłam paznokcie, to zdjęcia ze wzorkami, to właśnie takie dwie kreski, takie grube na początku i tak jak mazienięcie, nie? I cienkie na czubku. To taki... Styl lata 2000, nie? 2000 do 2010. O, tu mamy już ładne mleczne paznokcie. Budowa trochę kwiczy tutaj, ale ogólnie są estetyczne, bo ten wolny brzeg jest taki, wiecie, ja bym to tutaj jeszcze piłowała na przykład, nie? Wzięłabym sobie wariata na przykład. Co jest grane? Wzięłabym sobie wariata i bym sobie tutaj troszeczkę to przypiłowała, żeby to nie było widać, bo widać, że tu się kończy kolor. To ten plastik, chyba to są tipsy po prostu. I ten plastik bym jeszcze trochę przypiłowała. Nie jest źle, tu nie jest źle. Tu też nie jest źle. Trochę kształty różne. Tu mamy owal, tu migdał, owal. Dziwnie to wygląda. Te są bardzo ładne. I też wykonanie jest całkiem fajne. A to trochę zupełnie ktoś inny robił. Bo to są na przykład ładne. I skórki ładnie obrobione, domalowane. Lisa Kun. O, te też są piękne. Dobra, trochę budowa kwiczy. Jak popatrzyłam na kciuka, to ta osoba w ogóle nie czyści paznokcia od spodu. Nie piłuje tych krawędzi dolnych na totalnie gładko wszędzie. Brud zostawia pod paznokciem. Więc nie odpyla totalnie do zdjęcia paznokci. Ale zobaczcie, jaka ładna linia. Dobra, już wiem, czemu one są takie ładne. Jestem na 90% pewna, że to jest press on nail. I tam od spodu po prostu został pył jeszcze z piłowania. O, te są też super, te są ładne. Zdobienia super są namalowane odpowiednim produktem. Zrobiła tak, najpierw czarne, a dopiero potem na to kocie oko, dlatego tak świetnie to wygląda. No to już kwestia gustu. Właśnie, jak zrobimy słabo napigmentowanym produktem fręcza, to ta linia nie jest taka fajna, ostra, tylko taka rozmyta, taka rozmoczona. Lisa Kun, powiadasz. Zaraz sobie ją tutaj zlustrujemy. Celebrity Nail Studio w Los Angeles. I taki słaby poziom mają, no, ale to mnie już akurat nie dziwi. O!
Żona Biebera też tu chodzi. Te są ciekawe, fajne. No dobra. Tylko troszkę wykonania. Fajne ma pomysły ta dziewczyna. Pięknie maluje, tylko budowa trochę kwiczy momentami. Te są świetne na przykład. No dobra, no to stylistka, którą warto zaobserwować z tego, co widzę, bo będziemy wiedzieć, co lubią gwiazdy chyba. O, już ją obserwuję. Dobra, lecimy dalej, bo się za długo tutaj będę... Wiecie, ja ogólnie lubię wchodzić na profile tych stylistek takich zdolnych, tych artystek, bo tam jest tyle inspiracji pięknych, nie? Często u nich niestety budowa kwiczy, ale też zdarzają się takie, które i zwracają uwagę na budowę i no i ładnie, pięknie malują. Następną znaną osobą, którą znalazła Gosia, jest Loren, szwedzka piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka pochodzenia marokańsko-berberyjskiego, dwukrotna zwyciężczyni Eurowizji 2012 i 2023, czyli swój sukces po przeszło 10 latach powtórzyła, nie? Ej, chyba ją kojarzę, ona to właśnie, ona teraz wygrała. Widziałam nawet u Gosisa cały jej, wiedziałam o jej istnieniu dzięki Gosisa cała, która omawiała występy, to jest trenerka głosu. Tak jak ja robię takie analizy paznokciowe, trenerka paznokciowa, to Gosia robi to samo, ale jeżeli chodzi o czyjeś głosy, piosenkarzy, czy nawet, no piosenkarzy, więc też robi takie analizy właśnie. Więc tu mamy taki jeden wspólny mianownik i dzięki właśnie Gosi wiem, nie Woźniak, Sacale, no i dzięki Gosi Woźniak. Tak, o tak, dzięki Gosi Sacale wiem, że istnieje ta osoba i pięknie śpiewa, a dzięki Gosi Woźniak wiem, że lubi poszaleć ta osoba z pazurami, ale to są chyba jakieś press on nails. Te są szalone, ale to jest jak nic press on nails. Jezus Maria, takie sztylety długie. Czy to już jest sztylet, czy to jest jeszcze szpic? Nigdy nie wiem zdecydować, nie? Czy to już jest sztylet, czy to jeszcze jest szpic długi? Jaka jest różnica? Zobaczmy, źródło mamy tutaj jej Instagrama. 674 tysiące. Ojo, cię kręca. To jest press on nails jak nic. Gdzie ona chodzi na pazy? Ale to robi wrażenie, to jest piękne. I to jest raczej trwałe, bo już mamy któryś raz w tych pazach ją widzimy. Więc to są raczej press on nails, takie nie do zdjęcia zaraz, tylko takie już na, wiecie, na jakimś akrylu, na żelu, na akrylożelu. No artyści to artyści. I artyści lubią się wyrażać przez włosy, przez makijaż, przez tatuaże, paznokcie jakieś takie. I jak ja widzę, jakaś osoba mi wysłała, Michał Szpak sobie zrobił takie chyba jakieś... Co ona mi to wysłała, ta osoba? Czekajcie. Może nawet tutaj Szpak. Te chyba. Te miał, ale było tak na zdjęciu ładnie to widoczne. No, mam nadzieję, że kojarzycie mniej więcej, jakie paznokcie sobie robi Michał Szpak. Czasem naprawdę długie, czasem szpiczaste, szalone, czasem krótkie, ale też tam z jakimś wzorkiem. Fajne, ogólnie nosi fajne paznokcie i kurde, no na szybko nie znajdę Pierona, a nie będę przecież szukać. W każdym razie miał jakieś jakieś szalone, nie? I ktoś mi to wysyła i mówi, tego powinni zakazać, czy coś, jak ona to napisała? To powinno być zakazane, nie? Coś skrytykowała, że no nie znajdę tego w pamięci teraz chyba na szybko, ale w bardzo delikatnych słowach zganiłam jej podejście do paznokci artystów i dusz artystycznych. Odczepcie się od tego, jak wyglądają inni ludzie, na litość boską. Chce se nosić szpiczaste paznokcie, chłop to niech se nosi. I nikomu nic do tego. Ty chodzisz w tych paznokciach? Nie. To co komuś każesz chodzić w szpiczastych? Każesz przestać chodzić w szpiczastych paznokciach. No. To chciałam powiedzieć tutaj, że artyści często są właśnie inspiracjami na fajne pazy. Mają takie dusze artystyczne. I widzimy tutaj taką duszą artystyczną też jest ta Loren. O, to jest gwiazda, którą Edyta zna. Vanessa Hudgens, aktorka amerykańska, piosenkarka, modelka, tancerka i producentka. Znana między innymi z roli Gabrieli Montes z serii filmów, o właśnie, High School
musical. Nie, żebym to oglądała. Skąd ja to znam w ogóle? Czemu ja ją znam? Gdzieś tam musiała mi się śmignąć na Instagramie, na YouTubie chyba. No, nie pamiętam. Ale skądś ją kojarzę, nie? W każdym razie widzimy, że tutaj Vanessa czasem sobie lubi jakieś długie pazy zapodać. No tutaj budowa taka amerykańska, bym powiedziała. Na przykład ten środkowy totalnie kształtem nie pasuje do reszty. Mały jest za długi w stosunku do reszty. Wskazujący jest za szczupły. Pominijmy to. To był taki mat satynowy. Tu mamy przezroczyste chyba press-on nails. Nie wiem, czy czasem nie są w trakcie, ale chyba raczej nie. O, tu mamy szalone. Nails by Zola. Zaraz zobaczymy ją. Te są piękne, tylko pomysł jest fajny. I press on nails jak nic, tylko troszkę słabe wykonanie, ale ogólnie jest taki bardziej na plus. Widzę niuanse do poprawy, ale patrząc po reszcie paznokci, to te są całkiem przyzwoite. Te są też takie szalone, nosi Vanessa. Trochę budowa leży, ale ogólnie jest bardzo estetycznie i fajny pomysł. Naprawdę fajny pomysł na stylizację. Zaraz sobie wejdziemy na Instagrama Vanessy. 50, prawie 1 milionów. I o, to jest jakaś szalona liczba. Tu są jakieś pazy, tu są czarne. No dobra, jakoś tak mega nie zwraca uwagi z tego, co widzę Vanessa, na promowanie swoich paznokci. Ale sobie zobaczymy, jak ta Niles by Zola. Los Angeles, dobra. Nie no, te są ładne. Kylie Jenner, też stylistka gwiazd, jak nic. Te też są estetyczne. Te są ładne. Nawet Adele. Ładne. Mirror Glazed Nails. A, dobra. Okej, okay, to nie, że ona tam chodzi, tylko po prostu inspiracja. Dobra, to mamy kolejną stylistkę gwiazd i widzicie, że szału nie ma. Jak nie jedna stylistka z Polski by otworzyła salon w Ameryce, to by te wszystkie stylistki gwiazd... tak, nie? Możecie mi zamiatać, nie? Tam podwórko. Bo jesteśmy technicznie tak dużo lepsze, my Polki, tylko popracować nad takim... jakby to powiedzieć, odważnością w stylizacjach, jakichś tam różnych dziwnych rzeczy, wzorki, cyrkonie, różne produkty, tu srebrne, jakieś pańty czy coś, tu jakieś brokaty. O. I byśmy je tam po prostu wymiotły, te inne stylistki. Mówię wam, przemyślcie to sobie. Przemyślcie to sobie. Podziel się w komentarzu tym, co myślisz o metodzie przedłużania paznokci press on nails, czyli flexi tipsy.